Publikowany dzisiaj raport y, y, dotyczący wykonywania obowiązków publikacji raportów y, rocznych przez spółki giełdowe jest pierwszym tak kompleksowym podejściem do... Y, Stwierdzenie, jak faktycznie wygląda sytuacja informowania inwestorów o wynikach tworzenia wartości przez spółki. Ten raport opisuje cały proces, od tworzenia sprawozdania finansowego, publikacji przez walne zgromadzenia i, i terminy wypłat dywidendy, czyli ten moment, kiedy faktycznie spółka dzieli się wartością wypracowaną. Przez siebie w ciągu poprzedniego roku z inwestorami. Ten raport jest bardzo potrzebny, ze względu na to, że daje taki asumpt do poprawiania rzeczywistości przez spółki. Widzimy w nim przykłady spółek, które szanują inwestorów, przekazując szybko informacje o wynikach rocznych, organizując szybko walne zgromadzenia i dzieląc się wartością w postaci dywidendy w takim okresie, który jest całkowicie uzasadniony, po prostu jest szybki, szybkim dzieleniem się wartością. Są również przykłady spółek, które traktują inwestorów jako złokonieczne, takie siódme albo piąte, albo dziesiąte nawet koło uwozu to są spółki, które może i budują wartość, ale w krótkim okresie, ale w długim okresie tracą wiarygodność. Więc ten raport jest cennym materiałem do analizy dla wszystkich, którzy chcą poprawiać sposób tworzenia wartości przez spółkę jako pewien kompleks.